Siema, gram sobie w PC Building Simulator. Mam dużo komputerów. I zacznę sobie. A i tak to. I musiałem wcisnąć, no nie da się, przepraszam. Wydaje mi się, że wszystko zamówiłem do tych komputerów w poprzednim odcinku, albo pod koniec, albo jeszcze. A. Metet może uruchomić system operacyjny. A co mu nie działa? Chłop chce tylko wirusy usunąć, czemu ten? A ja mu już komputer rozmontowałem. No trudno, no życie. Panie, nie było klapki. Pomana była, jak już dotknąłem. Zainstalej limu mu tego antywirusa. Mam nadzieję, że wszystko mam, co mi było potrzebne. To jest moje największe wrażenie. Jeszcze zaczynając odcinek, przy okazji się pomyliłem patologiczne. Już chciałem nagrywać The Binding of Isaac, oczywiście. Jak wiemy, PC Building Simulator nie jest Isaaciem. Brak pamięci RAM. Fajnie wiedzieć, co wymienimy je od razu. Co to są? A w ogóle pójdę je najpierw zamówić, a później wymienię. Tak będzie łatwiej. Przepraszam, że mi się odbija. Jadłem dosłownie przed chwilą jedzenie. Pało co dobre. Kanapki tak zwane, no. Diagnozuj napraw. Same mam diagnozy dzisiaj, a dziwo. Usuję pliki, no i wszystko. No i git. No i tak możemy pracować, mi się to podoba. Tutaj ramy i to jest pan Elvira Wróbel. Pani Elvira Wróbel. Ja bym chciał sobie wziąć jeszcze maila. I od niej chciałbym wziąć sobie kości RAM. A może ja zamówiłem kości RAM? Czekajcie. Patrzcie, ale jestem geniuszem, to mogę w ogóle sprzedać. Ale ja mam te kości, a jednak geniusz. Jednak ma się coś tam w głowie, no. Tak mi się wydaje, że to są te same. Black 8G, nie no, ja to jestem, kurczę. Debeściak! Kurczę, no. Tak to jeszcze nigdy szybko nie zrobiłem komputera. Diagnozuj napraw, obstawiam, że tu jeszcze, jeżeli jest napisane, że nadal muszę naprawić, to oznacza, że trzeba usunąć wirusy. Więc to szybko zrobimy. Tutaj co? Czego ci brakuje? Brak pamięci RAM. No, tych już nie kupiłem. Co to są? Grob T-Force Darki. Do dzisiaj! No cóż, będziemy zamawiać. Będziemy zamawiać na dzisiaj, no trudno. Życie, jak to się mówi, prawda? Przedmuchajmy go trochę. Będzie czyściutki, piękniutki. Przy okazji informuję, że mam wiatrak włączony, więc jak go będzie słychać, to tylko dlatego, że macie wytężony słuch. Dokładnie. Weź, dmuchaj to szybciej jakoś tak. Aj, karamba, jak to jest denerwujące, się dmucha powoli. Nie wiem, powinien być coś, jakieś ulepszenie na dmuchanie, na dmuchawca. O, ale tu mam w ogóle rzeczy do wymiany. Dysk twardy do wymiany jest. Wymienimy sobie go. Obstawiam, że ten. Pamięć masowa. Sprzedaj. Od razu zamontuj. I procesor główny. Nie, to też nie będzie problemem. Tylko trzeba kabel odłączyć. O, i Ryzen. Ryzen piątka, sześciordzeniowiec taki bym nawet powiedział. Taki ładny procesor. No i teraz tylko paściutka. No, wolałbym położyć pastę na procesor, aniżeli może chłodzenie. Cyk. Kabelek jeden, kabelek drugi. Tutaj też kable podłączaj. Czarne oczywiście. Chyba, że chciała pani Julia. Czy ona chciała do otwory coś tam, czy... Nie, ona nie mówiła, że chce jakieś specjalne kable. Przy okazji przydałoby się zainstalować też system. Albo nowy ten, nowy dysk twardy. No i tak, to wszystko mamy gotowe. Komputer już jest do wywalenia. Tutaj ramy, trzeba kupić na dzisiaj. A tutaj... A, przeczyścić. No tak. Pyk, rozpocznij skanowanie. Ile wirusów? 356 wirusów! Kogoś pokiczkało. Na szczęście nie mnie. I tu mamy umieść miejscu dostaw. No i gitara. Dobra, to te trzy komputery od razu sobie oddam. Co by nie było... Zbieramy sobie z nich kasę i zamówimy sobie też wszystkie rzeczy na jutro, ale muszę przyjść dzisiaj, bo na dzisiaj mam do zrobienia cały komputer. Wydaje mi się... Ojej, jeszcze mikrofon łapie ten wentylator. Chyba jest za bardzo podgłuszony. Czekaj, dajcie mi chwilkę. Jednak wszystko jest okej. Zamówiłem wszystkie rzeczy na dzisiaj, przy okazji taniej, jakby nie patrzeć. I tutaj od razu wymieniamy mu te kości RAM, bo miał zepsutą. Mam nadzieję, że tylko to, bo już zrobiłem zakupy i nie chciałbym się dowiedzieć, że czegoś jeszcze jednak brakuje. I to było to. A, najpierw muszę wyciągnąć, to też racja. Teraz stawić jedną kość. Włączyć i sprawdzić, czy działa. To od razu sobie sprzedajmy. Działa! Działa! Czemu miałby nie działać? Przy okazji jeszcze widzę, że wirusy trzeba pousuwać, więc górną tą warstwę trzeba zdjąć, wstawić. Ja bym nie mógł mieć takiego budowy, naprawdę. To by było męczarnie dla mnie. O, nie patrzę, co zrobiłem. A zresztą mogę zamknąć, bo i tak odzyskam tego pendrive'a bez ściągania tego. Ja bym nie mógł mieć takiego budowy, bo ściąganie tego, żeby podłączyć jeden USB, to by było coś strasznego. Dobra, mamy dwie obudowy. Wydaje mi się, że nie ma różnicy, są to te same obudowy. Nie ma różnicy co, gdzie, jak, kiedy. Tylko patrzeć, kto chce co, bo jeden chciał Steam Grupa, a drugi chciał z FK. Więc sobie sprawdźmy pana. Pan Zenon. On lubi Team Grupa. Czyli tutaj sobie wstawiamy pod AM4. Z tego co kojarzę, płyta główna pod AM4 to będzie to. Piękne to jest, ale mogłoby to lepiej działać. Na przykład, nie wiem, automatycznie już podczepione czy coś. I procesor sześciordzeniowy, bardzo mocny. Dobrze, ja mówię w ogóle, że to jest to? Tak, dobrze mówię. Jednak ma się tą pamięć, makówka jeszcze pracuje. Dobra, chłodzenie, pyknijmy sobie takie. O tak, a czemu te nie działa, niekompatybilne? Ciekawe, ciekawe. To one nie pasuje pod ten? Pod AM4? Poważnie? Patrzcie, ale dobre kupiłem. One tylko są pod Intela. Dobra, tu trzeba wykręcić co jeden slot. Wydaje mi się, że dwa sloty to będą i teraz karta graficzna to była RX. Czekajcie, jaka tam jest ta druga? FG. No to jest 100% ten RX. Bo FG chciał tamten pan. No i tam specjalnie pod to sprawdzałem wszystkie. Pierwsza w życiu, ale było sprawdzane tak naprawdę. Dobra, kości RAM. Tu wrzucam chyba 8, bo on tamten potrzebuje mieć 16. Przy okazji to jest Team Group, więc będzie łatwiej mi to ogarnąć. Więc... drugiej strony. I taki, można powiedzieć, dysk. Taki jakby twardy, ale on tak lekko miękki jest. Jeszcze zasilacz i też FG. W ogóle potężne rzeczy tutaj on dostał, chłop.
Ale stać go, no. Co zrobisz? W ogóle przy okazji, śmieszna historia, opowiadałem wam już niejednokrotnie, że ja kupiłem dwa razy ten sam procesor? Nie, na szczęście. Wielokrotnie już tam opowiadałem gdzieś tam, że będę sobie składać komputer nowy i to prawdopodobnie już wszyscy wiedzą. Ale ostatnimi czasy, no bo wiecie, no ja mam go po prostu na razie przygotowanego i czekam aż on, aż będę mógł go kupić, nie? Bo tam wiecie, no muszę poczekać, bo trzeba zebrać pieniążki. Ale bardzo często na przykład karta graficzna jest, znika z mojego koszyka, co oznacza, że jest wykupywana i po prostu jej nie ma na stanie. Co myślę, okej, fajnie wiedzieć, jak on coś jeszcze ma zepsutego. A, bo ja go nie przeskanowałem jeszcze, ha, głupi jestem. I zwyczajnie ostatnio dodałem jakąś tam nową kartę graficzną, też 4090, bo na tym mi zależy. I tak sobie, kurczę, patrzę, a ona tym razem, ta 4090, nagle potrzebuje mieć więcej prądu. Co myślę, no nie, no jak tak można, no musiałem lepszy zasilacz tam stawić, bo normalnie, ja nie wiem, co by tam się działo po prostu, ja nie mam pojęcia. Dobra, to jest w ogóle ostatni komputer, który musimy dzisiaj złożyć. Bardzo świetna zabawa to była. Z naszymi podzespołami EFGA. Ale dużo śrubek. Ej, ładne ma te faktycznie. No, mógłbym mieć takiego EFGA przy sobie. Bardzo ładne. Ojej, a jakie to chciałeś? On chciał chyba 7600. To było pójdzie i to był Battlefield 1 na minimalny. I to było 7600, no. No dobra, no, skoro 7600 to 7600. Co zrobisz? No nic nie zrobisz, prawda? Nic nie zrobisz. Tutaj, o, pasta. I takie EFGA jeszcze piękne. I kable podczepimy, tak o. Co my tu jeszcze byśmy mogli dać? Myślę, że zasilacz to by było, mogłoby być. Co ja zrobiłem? No nie, ja nie ten zasilacz tamtemu dałem. Dobra, zasilacza nie będzie miał po prostu od EFGA, no. Życie. Ja cię kręcę, ale to nie spodziewałem się tego dosłownie. Chyba nie wstałem za daleko. Już czuję. Ojojoj, chyba nie faktycznie. Stawisz tutaj? Nie, bo ten już przeszkadza. Dobra, to zamknijmy slot. Z drugi sobie wrzucimy, co za różnica. Ale jestem głupi. No nie wierzę. Zamyśliłem się, bo zacząłem opowiadać. Aj, idźcie wszyscy. Sami resztę ma z EFGI, no. Powinien się cieszyć. Ja bym się cieszył. I tak większość mu dałem. Jeszcze tylko z tej strony trzeba dać ten. O, dysk twardy. Pamięć masowa tak zwana. Zamykamy. Przedni panel może nie, ale tylny sobie zamknijmy. I szybkie okablowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Prend drive. On odpal. I zamykamy klapę i mamy wszystko gotowe. Nie wiem, do czego ta klapa się tutaj przekręca. Nie, tutaj, dobra, okej. A nie, dobra, widać. Widać, że jest to przymocowane do obudowy. Ja tą szafę kiedyś muszę kupić. Ale nie widzę sensu, nie potrzebuję jej. Nie składam 20 tysięcy komputerów, staram się wszystko mieć na bieżąco, co oznacza, że niepotrzebna mi szafa. Taka racja. Dobra, cyk, znają się na składaniu komputerów, dzięki. Nawet nie ogarnął, że mu zły zasilacz dałem. Dobra, mam w ogóle dwa zlecenia na jutro. Co za bieda? Ja mam jeszcze te części przygotowane, ja muszę tylko po prostu czekać, aż one przy... A nie, jeden jest chyba, zdiagnozuję i napraw. No ale sam fakt, no zdiagnozuję i napraw to jest chwila, moment, nie oszukujmy się. I mam w zasadzie zrobione wszystko. 13 poziom już zaraz. To jest, nie wiem który, a to jest Brudas. To może być ten kopnięty. Zaraz zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Przy okazji sobie już sam zrobiłem ten komputer bez masy, no niestety, tak czasami bywa. Stwierdziłem, że nie tak, to jest mało interesujące, że tam tylko procesor do wymiany, prawda? No jednak kogo interesuje wymieniany procesor? Ale tutaj, no, tego Brudasa, no muszę z wami zrobić, no nie ma innej opcji, chociaż mogłem przedmuchać przed tym. Mogłem. Coś tu nie działa. Obstawiałbym, że płyta główna. On dostał, kopnął go i dźwięk był jakiś taki chroboczący, tak? To nie brzmi dobrze, bo to może znaczyć wszystko. A najbardziej bym się obawiał o płytę główną, więc ją sobie wykręcimy, ale posprawdzamy przy okazji te wszystkie inne części. Jak widać, karta graficzna działa, chłodzenie działa. Zobaczmy sobie pendrive'a. Procesor! Procesor też działa. Po kolei, aż się znajdzie jakiś tutaj kolega. O, kości RAM zepsute są. Okej. Okay. Ja bym tak czy siak wykręcił jeszcze chyba tą płytę główną i sprawdził, czy to ona też nie będzie problemem. Bo może być, przy kopnięciach, no może. Ostatnio swojego kopnąłem. A to nie było tak specjalne, znaczy nie, no było totalnie specjalne, bo się zdenerwowałem, bo mi lagował, no. A, i płyta główna też wymiana. Okej, dobra, to zobaczmy, co potrzebują. I to jest płyta główna, tą, którą mam na stanie, a na stanie będę miał... Halo, gdzie są te płyty główne? O, to jest to. EFGA. I pamięć też na stanie muszę mieć. Czy mogę mieć na przykład... A, nie mogę. Posiadane, to by było fajne. Dobra, zobacz, jak ona się nazywa, będzie szybciej. G-Skill Rip Jobs. G-Skill Rip Jobs. I to jest, musi być na stronie, czyli to. Okej. Wydaje mi się, że to wszystko, więc na razie bym ten komputer... ten komputer bym chyba zostawił bez takiego już czegoś. Niech sobie leży, a ten... A, ten jest skończony w ogóle. No dobra. Słyszałoby nie. No i czeka mnie teraz szukanie innych podzespołów. No i co? No i jedynie co tak naprawdę nam zostało to ten, wszystkie są na sprawdź co się nie działa, a ten je tylko chcę złożyć, więc turbosyf, no jutro to wezmę, po co mi to na dzisiaj? Po co, prawda, po co? Tylko tutaj ten pan jest śmieszny, witam, chcę tylko poinformować, że test szkodliwego programowania zadziałał, nie będzie zadziałał, i jakość wideo jest teraz wspaniała, chyba nie potrzebowałem tych wszystkich dodatkowych rzeczy, teraz wnuk chce się ze mną zamienić komputerami, wiedziałem, że on go naciągnął na komputer, wiedziałem, no ale nie mój wnuk, nie moje pieniądze, nie mój komputer, więc co mnie to tam interesuje, tak, prawda.
Więc sprawdźmy sobie te wszystkie komputery, czy one tutaj działają, prawda? Bo to może być naprawdę nam przydatne. I teraz tak, do przyszłej części. A tutaj mamy tak. Zdiagnozuj napraw, do jutra. No, przy tutaj. Zdiagnozuj napraw, to przy... A, to jest... Ja wiem, co to za komputer, nieważne. I to jest też zdiagnozuj i napraw. Odpal, nie odpala. Czyli wykręcamy. Odpal. Odpala, o dziwo. I czego mu brakuje? Szczęścia w życiu, na pewno. Procesora. Temu brakuje procesora. Dobra, tutaj wmontujmy sobie płytę główną. I to była FK 270. Oczywiście samo to się wszystko musi zrobić. I wszystkie śrubki działają. To mogę już przy okazji sprzedać. Procesor główny pana to jest i3 6100. 6 generacji procesor. Bardzo potężny procesor by powiedział. I jeszcze takie chłodzenie potężne z firmy nie wiem jakiej. Cryorig chyba tak to się nazywa. Ja chciałem tylko kable podłączyć. Ja muszę teraz podłączyć jeszcze kość RAM. Totalnie nie ma znaczenia, gdzieś podłączę kość RAM. Teoretycznie podłączę się kość RAM tam. Na pierwszym slocie. I to każda, wiecie, płyta główna ma opisane. To można zobaczyć sobie w opisie płyty głównej. Jak jej nie dostaliście po zakupie komputera, to powinniście ją mieć... po prostu znaleźć, nie? Sprawdzić, ona gdzieś tutaj ma swoją nazwę. Płyta główna. Czy tutaj, czy tu. No po prostu ona gdzieś leży. Ta nazwa. Ją sobie sprawdzić, wpisać sobie w internet, napisać ten, nie? Manual. I wtedy powinno wam wyskoczyć. I tam będzie opisane. Ale najczęściej tu jest opisane. Tu jest takimi bardzo małymi literkami napisane, że jeden... Nie wiem, załóżmy 1A, 1B, 2A, 2B. No i to wtedy wiadomo, że A z A, B, B. Nie? Logiczne. O, żebym się nagadał, żeby wam wytłumaczyć. Ale to jest przydatne, bo nie z wszystkimi rzeczami od razu trzeba przecież latać do komputerowego, szczególnie, że oni się cenią najczęściej, nie? To są bardzo drogie rzeczy. Czasami warto się doinformować samemu przy okazji, jakbyście chcieli. To możecie też mnie zapytać, jeżeli macie problem. Kilka komputerów w życiu już naprawiłem, więc chyba nie powinienem mieć problemu z naprawami różnych rzeczy. Pamiętam, jak mój znajomy składał sobie taki drogi komputer i on mówi, że no coś mi nie działa. I on wysyła mi zdjęcia, ja sobie myślę, no jakie mam po zdjęcia, ja bym musiał sam to na oczy widzieć, żeby to naprawić. Po samym zdjęciu nie jestem w stanie wypatrzeć, no dobra, ale sobie przybliżyłem, gdzieś tam pozakręcałem, powykręcałem, pokrakrancałem. I to się okazało, że miał chyba coś tam niedopięte, jeden kabel i to było tak mikroskopijnie zauważalne, chyba na kości RAM miał niedopiętą do końca. Ale że ja to zauważyłem, jestem pełen swojego własnego podziwu. Dobra, a nie, muszę ten sobie wrzucić to na kupno, bo zapomnę. I piątka 6500 na wyposażeniu. I to wydaje mi się, że będzie wszystko, więc to możemy sobie na razie odłożyć, to jest gotowy komputer, więc zróbmy tak, pyk, jaka roszada. Tutaj do naszej obudowy. A ten pan się nie chce odpalić, więc powykręcajmy sobie. Ale ładny w ogóle. O kurcze. O kurczaczki pieczone, jaki pan przystojny jest dzisiaj. Panie, ale pan jest przystojny. I pan ma bardzo ładną płytę główną 1060. Bardzo mi się podoba ta płyta główna. To akurat była nie płyta główna, tylko ta karta graficzna, okej. Kto pytał? Dobra, tu mamy. Cryorig. To? Ej, tamten miał Cryorig, trzeba pamiętać. No dobra, będę pamiętał, że używany są jego, no. Proste. Dobra, teraz... Procesor i kość RAM wymontujmy. Procesor działa? Działa, o dziwo. Kość RAM, w ogóle to mogę sprzedać bez zepsute. Kości RAM też działają. No to pozostaje nam jeszcze zasilacz, dysk twardy i płyta główna. Mam nadzieję, że płyta główna, bo się wykręcą. Halo, wykręcam! Wykręca się sama. Słuchać, będzie tab? Działa! Okej, wkręćmy sobie, skoro działa, to po co mam się ten? Po co ma być wykręcona? Dysk twardy, zasilacz jeszcze mógł paść. Czy ten zasilacz to jest jakiś no-name? Takie zasilacz nosi. Dobra, to kto nosi, ten nosi, prawda. Pyk. Wszystko? Wszystko. I to zasilacz 100%. Wiedziałem. Shin Power King 600. Zasilacz. Jak najpierw 600 to mi znajdzie? Znajdzie mi. Gitara 7. Dobra, to tu... Ale nie, może ja bym najpierw podkładał mu wszystkie rzeczy. Póki pamiętam, co jest jego. Wiem, że są opisane, ale lepiej mieć to wszystko zamontowane, bo nagle gra stwierdzi, że jednak nie są opisane i będę musiał wszystko sam robić. A, idźcie w ciul wszyscy. A dobra, i tutaj jeszcze były tak. Pamięć, nie ta jest jego. Ta mu się podoba. Karta graficzna też była jego. Działała nawet, bym powiedział. Pospinać kablami nie mogę. No trudno. Dobra, nie, wszystko już jest git tutaj, myślę. To okej, okay, to oddajmy sobie, żeby nie wadziło. Nie mam pojęcia, co było nie tak z moim sprzętem, ale oni go naprawili, ale nie ma pasty termoprzewodzącej. Co za amatorzy? Zawsze daje. Nie ma opcji, żebym nie dał. Ta gra po prostu chce mnie obrazić w tej chwili. Nie ma opcji, żebym nie dał pasty. Nie ma takiej opcji. Jestem 100%. No dobra, zdarzyło się może raz, ale nie ma takiej opcji, żebym. No dobra, może dwa razy. Ale nie ma takiej opcji, żebym to powtarzał wielokrotnie. No przecież ja taki głupi nie jestem. Nie jestem, nie ma takiej opcji nawet. Processor Reason. Ej, nie, no 100%, jestem. Kurczę, teraz to już nie jestem taki pewny. No ta gra mi naprawdę. Ja będę miał jakieś, nie wiem, problemy ze sobą później przez tą grę. Przecież ja mam wrażenie, że coś źle robię, a tu wszystko dobrze. W ogóle są odłamywane ten śledzie. Ja w swoim starym komputerze miałem wszystkie odłamane. To tylko dlatego, że tutaj musiałem tu przestawić, sprawdzić, czy tutaj ten slot działa, tutaj coś tam i ostatecznie wszystkie śledzie poszły. Mogłem zakupić takie wkręcane śledzie. Kto mi brani, ale i tak tego komputera już nie mam. Oddałem. Cóż, życie.
No wiecie, nie był mi potrzebny, a ten komputer też nie był jakoś dużo warty, to stwierdziłem, a oddam, niech szwagier się nacieszy, może jeszcze w coś pogra. Wymieniłem tam jeden chyba procesor chyba do wymiany, tylko tak naprawdę, czy tam płyta główna padła, nie pamiętam dokładnie nawet. Tak czy inaczej, no chłop się cieszy, gra na nim, naprawiłem mu, jest git. Ja sobie kupiłem nowy, za niedługo kolejny jeszcze skupię, o, taką. Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak, że co miesiąc kupuję sobie komputer, nie, 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 aż tak bogaty nie jest. Bardziej bym powiedział, że to jest na zasadzie po 3-4 latach, okej? Okay? Ja jestem z tych, którzy uważają, może to jest głupie myślenie faktycznie, ale uważam, że komputer powinno się co roku co najmniej aktualizować, co 2 lata już tak w 100% wymieniać, wiecie, na przykład, nie wiem, sprawdzić, czy gdzieś tam RAM się nie da wymienić. Jeżeli coś takiego robimy, właśnie co 2 lata, komputer powinno się mniej więcej wymieniać właśnie co 2 lata, szczególnie jakieś takie laptopy czy coś, to już w ogóle. To wtedy się okazuje, że na przykład nie musimy wydawać 20 tysięcy, żeby kupić nowy komputer, tylko się okaże, że na przykład, nie wiem, trzeba tylko wymienić procesor za 700 zł, co jest dużo łatwiejsze niż wydanie właśnie, no przynajmniej moim zdaniem, wydanie 20 tysięcy na nowy komputer, prawda? Lepiej jest co jakiś czas aktualizować, jakieś tam ramy tu dokupić, tu coś tam, niż raz dupnąć se za 500 milionów. No ja oczywiście tego nie robiłem, chociaż do tego też parę rzeczy powkładałem, ale postanowiłem, że już całkowicie przejdę na nową maszynę, wiecie, są teraz DDR5 ramy, są nowe płyty główne, mamy procesory 13 generacji, 12, 13, no więc... Dzieje się. A my sobie na dzisiaj zakończymy ten odcinek. Było miło, że się skończył. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymaj się!